Cześć, tu Julia Pietrucha. Bardzo serdecznie zapraszam Was za kulisy nagrań finałowego utworu występującego w filmie Wyspa Puffinów – Nowi przyjaciele. Tutaj w każdy dzień wspaniale jest. Dorastamy razem, by przyjaciółmi zawsze być. Postanowiłam zaangażować się w tę produkcję i zaśpiewać ten jakże wspaniały utwór. Głównie z racji tego, że Wyspę Puffinów znamy i oglądałyśmy z moją córką od, myślę, jej drugiego roku życia. Jestem wielką fanką zarówno całej estetyki bajki, jak i też przekazu. Mi się bardzo podobała taka, w jaki sposób są pokazane relacje między rodzicami a dziećmi, jak dzieciaki eksplorują i czasami narażają się właśnie na jakieś niebezpieczne sytuacje, jak z tymi mewami, i muszą sobie radzić. To jaka jest relacja między bratem a siostrą, jak się sobą opiekują, jak sobie pomagają. W przyjaźni oczywiście też, jak gdzieś tam nawet kosztem czasami swojego bezpieczeństwa wychodzą naprzeciw, pomagając bliskim. Myśmy często też oglądały w oryginalnej wersji Puff and Rock, ale polski dubbing jest wspaniały. No i jak dostałam tą propozycję, to długo się nie zastanawiałam. Utwór jest przepiękny, bardzo w podobnej jakby mojej estetyce, powiedzmy, tego co śpiewam, więc była to czysta przyjemność. Myślę, że się też bardzo spodoba. Jest pięknym, takim delikatnym utworem. Prościutkim, ale ujmującym. Wydaje mi się, że to jest super film na pierwszą wizytę w kinie. Zdecydowanie trzeba się wybrać na ten film jako pierwsze spotkanie kinowe dzieciaków z, właśnie z tym konkretnym filmem, z racji tego, że śpiewam finałową piosenkę. Film jest dla każdego. Dla dorosłych i dla dzieci. Dla tych, którzy cenią sobie taką niespieszność narracyjną, delikatność. Byłoby wspaniale poznać Maskonura. A już w ogóle mieć w domu, to najchętniej trzymać na basenie. Jakby się miało basen. Burza jest zbyt gwałtowna. Zagraża wszystkim zwierzętom. Trzeba im pomóc. I to się chwali. I w przyjaźń wierz. Przyjaciele trzymają się razem, co by się nie działo. Przyjaźń na zawsze? Przyjaźń na zawsze! Oglądajcie Wyspę Puffinów. Myślę, że będzie się Wam bardzo podobało. Jest zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Także mam nadzieję, do zobaczenia w kinie.